Paweł Trybała, wczoraj rozmawialiśmy i zadałem Ci takie pytanie, czy czujesz się dobrze kondycyjnie? Powiedziałeś, że tak przepracowałeś ten czas, że raczej o kondycję się nie boisz. No dzisiaj kondycja była chyba jednak tym czynnikiem, który spowodował, że przegrałeś ten pojedynek. Dokładnie, masz rację. Wiesz co, nie wiem, powiem szczerze tak. Powiedziałem Ci tak wtedy, bo tak się czułem, naprawdę. Robiłem na treningach, robiłem mi 5 piątek i dawałem sobie radę bez problemu przy dość pasywnej taktyce walki. No wiadomo, to jest walka, jest dodatkowa presja, dodatkowe ciśnienie, płytszy oddech. Już wchodząc do klatki czuję się tą adrenalinę, jest automatycznie mniej tego powietrza, większa presja. No to znaczy, że muszę trenować więcej. Do tego starałem się dużo kopać, dużo kopałem. Oczywiście kopnięcia zabierają dużo tlenu, więcej niż ciosy rękoma. Przeciwnik uderzał tylko rękoma, więc zachował więcej tego tlenu. No myślałem, że wiedziałem, że przeciwnik wywodzi się z boksu. Chciałem okopywać mu nogi, chciałem go wykluczyć jego nogę. Starałem się zrobić wszystko, żeby odpadła mu ta noga, żeby wykluczyć jego nogę. Później zauważyłem, że to nie do końca działa, dość w miarę tam uciekał. Dużo kopnięć trafiałem stopą, a nie piszczelem. Więc wiedziałem, że te automatyczne kopnięcia są słabsze. No i starałem się zmienić taktykę. Próbowałem jedno kopnięcie też weszło na głowę. Też go zaskoczyłem, bo się tego widziałem, nie spodziewał. Próbowałem też kopać na wątrobę. Kilka obrotówek też nie weszło, co zabrało mi dużo tlenu. No co, no muszę popracować jeszcze nad kondycją i nad precyzją moich kopnięć. Przeliczyłem swoje oczekiwania do kondycji z kopnięciami i no muszę się do tego przyznać bez bicia. Przepraszam za to moich wszystkich fanów, przepraszam wszystkich tych, którzy na mnie liczyli. Przepraszam, że nie dotrzymałem słowa, no ale czasem trzeba upaść nisko, żeby podnieść się na sam szczyt. No tak się dzisiaj stało, przegrałem, chociaż wydaje mi się, że pierwszą rundę wygrywałem. I gdybym miał tyle tego tlenu jak w pierwszej rundzie, to myślę, że walka byłaby moja. Mam troszeczkę żal, że walka została przerwana. Ciosy przeciwnika nie były takie mocne, ale właśnie to był mój błąd, że zlekceważyłem te ciosy przeciwnika, bo one nie były mocne, ale one nakręcały przeciwnika. A ja to zlekceważyłem, bo mówię i tak sobie myślę. O kurde, naprawdę są te ciosy lekkie, mogę ich sobie przyjąć, żeby widział, że mam twardą szczenę. A to był mój błąd, bo on się nakręcał. I wchodząc z każdym ciosem, nawet lekkim, on się nakręcał i wchodził jeszcze bardziej. Myślę, że moje ciosy były mocniejsze. Jak widać, było jego twarz, no, była mocniej poobijana. No, wygrał Daniel, gratuluję Ci, dziękuję za walkę, byłeś lepszy. Mam nadzieję, że dojdzie kiedyś do rewanżu i będę mógł się zrewanżować. Daniel mówi o Tobie też raczej w dobrych słowach. Jeden ze znanych, bardzo znanych zawodników polskich MMA, nie będę mówił nazwiska, ponieważ może byłoby to trochę nieeleganckie, ale powiedział mi, że no, zaimponowałeś mu w ten sposób, że nie spodziewał się, że będziesz chciał aż tak bardzo walczyć, że miałeś te momenty kryzysowe na Dorosławiu już pod koniec pierwszej rundy i byłeś w stanie tak długo jeszcze być w grze. To chyba też jest taki plus, na którym można bazować na przyszłość. Tak, no myślę, że udowodniłem. To jest bardzo miłe. Dziękuję serdecznie tym zawodnikom, którzy takie ciepłe słowa powiedzieli. Na pewno to jest dla mnie motywujące. Starsi koledzy są zawsze dla mnie przykładem. Wszyscy ci zawodnicy, którzy tutaj dzisiaj walczyli, są ode mnie starsi doświadczeniem, starsi przykładem. Są dla mnie wzorem do naśladowania. Chcę być taki, kiedyś osiągnąć taki poziom jak oni, albo nawet lepszy. Każda walka to jakieś doświadczenie. No nie zamierzam rezygnować, no mam nadzieję, że ta porażka niczego nie zmieni, bo ja nie zamierzam przestawać trenować, wręcz przeciwnie, zamierzam trenować jeszcze więcej, jeszcze ciężej. Moja córeczka dorasta, będzie coraz większa, tak jak obiecałem, chciałbym, żeby była ze mnie dumna i do tego będę dążył, chcę być tym sportowcem, chcę wygrywać i udowadniać swoją wartość. No przepraszam jeszcze raz wszystkich tych za moją porażkę. Obiecuję, że się poprawię, będę trenował jeszcze ciężej. Jeszcze raz dziękuję tym, którzy we mnie wierzyli. Dziękuję wszystkim za uznanie.
Co mogę obiecać? No, myślę, że pokazałem, że mam charakter, mimo że tego tlenu czasem brakło, chciałem walczyć. Przykro, że no szkoda, że te nawyki, tam opuszczałem te ręce później, jak już nie miałem siły, może troszeczkę, tak jak mówię, to jest też dla mnie doświadczenie, nie wolno lekceważyć przeciwnika. Ja zlekceważyłem jego te ciosy, bo myślałem, że on już nie ma siły w tych ciosach i wolałem przyjąć, żeby właśnie ten, no to był mój błąd, no. Źle rozplanowałem też troszeczkę siłę, tych dużo niecelnych kopnięć, zabrało mi tlen, no to jest dla mnie nauka, tak? Jakoś to będzie, będzie do przodu. Obiecuję naprawdę mocniej trenować i będzie dobrze. Zawodnicy, którzy przechodzą na MMA z boksu lub z kickboxingu, podkreślają, że umiejętności stójkowe w MMA, tak na dobrą sprawę, to jest nic. Bo to, co jest potrzebne w MMA, czyli parter, tego trzeba się uczyć długimi latami. Powiedz, no dzisiaj chyba tego zabrakło, nawet takich podstawowych elementów, jeśli chodzi o zapasy, tak? Bo kilka razy zepchnąłeś Daniela pod siatkę i nie byłeś w stanie go przewrócić. Dokładnie. Przyznaję się, bez bicia muszę popracować nad zapasami, nad obaleniami. Myślę, że jakby ta walka potoczyła się w parterze, gra by była moja. Naprawdę na treningach ostatnio świetnie sobie radziłem w parterze. Trener też mówił, że naprawdę radzę sobie z doświadczonymi zawodnikami bardzo dobrze. Bardzo jest mi przykro, że ta walka nie potoczyła się w parterze, że cały czas toczyła się w stójce. No, naprawdę nie chciałem o tym mówić przed walką, ale liczyłem na to, że trafimy do tego parteru. Później próbowałem go sprowadzić do parteru, no zabrakło tej dynamiki, zabrakło, zamotałem się po prostu w głowie. No, nie umiałem się skupić nad tymi wejściami w nogi. No i nie wyszło, nie udało się. Nie była okazja, nie wyszło. Szkoda, naprawdę szkoda. Czy taką kolejną negatywną informacją dla ciebie jest to, że Rywa na dobrą sprawę no, stoczył tylko jedną? Sam to mówi, że to była jego pierwsza i ostatnia walka w MMA, taki gościnny występ. Czy to jest dla ciebie tak? No tak przynajmniej zapowiada, że wygrał, już więcej tych pojedynków nie będzie, więc to jest. Czy to jest dla ciebie taki dodatkowy minus w tym wszystkim? Nie no, dlaczego? No, to jest decyzja Daniela. Niech się, wiesz, odchodzi sobie z chwałą, z tym jednym zwycięstwem, a że to się zdarzyło ze mną, no to taki jest sport, no, ktoś czasem musi przegrać. Naprawdę, Daniel, no, gratuluję jeszcze raz, byłeś dzisiaj lepszy. Daniel walczył, może to był jego pierwszy pojedynek zawodowy, ale on był doświadczonym zawodnikiem, sam wiek 34 lata, to mówi sam za siebie. Naprawdę, uważam, że był do zrobienia, ale doświadczeniowo był dla mnie wielkim zawodnikiem, bo miał za sobą dużo amatorskich walk. No, życzę mu wszystkiego dobrego, dziękuję za to doświadczenie, bo tak naprawdę dzięki Danielowi Markowskiemu mam dużą lekcję pokory i taki potrzebowałem na pewno, żeby się jeszcze bardziej zmobilizować, trenować jeszcze ciężej. Dziękuję za to i mam nadzieję, że będzie lepiej. Nie? Jakie teraz masz plany? Czy wrócisz na salę z niechęcią, czy raczej wręcz przeciwnie, pełen zapału? Już czuję taki ogień wewnątrz, czuję chęć walki kolejnej. No, czuję taki niedosyt, że zawiodłem swoich bliskich, swoją rodzinę, swoich fanów, swoją córeczkę. No, będę trenował, muszę więcej, nie wiem, więcej sparingów robić, więcej trenować, więcej tlenu łapać. No, zobaczymy. Na pewno będzie lepiej i nie zamierzam rezygnować. Zamierzam w tym pozostać i mam nadzieję, że udowodnię w kolejnych walkach jeszcze lepsze moje rozwoje. Nie? Czyli jak rozumiem, kolejna walka też na X-Cage. Tak jest. Nie wiem jeszcze kiedy, mam nadzieję, że szybko, bo nie zamierzam odpoczywać. Jestem głodny walk, muszę łapać doświadczenie. Muszę łapać to doświadczenie jak najszybciej. Nie mogę robić sobie półrocznych przerw, bo wtedy wypadam z gry. Muszę być na ciepło, trenować od razu i robić robotę, nie? Jest już późno, więc bardzo Ci dziękuję. Chyba, że jeszcze chciałbyś coś powiedzieć. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy byli ze mną. Serdecznie dziękuję mojej rodzinie. Dziękuję Elizie za to, że tak ciężko wytrzymywała ten okres. Naprawdę, kochanie, jestem z Ciebie dumny, że wytrzymałaś to wszystko. Zajmowała się Wiktorią, zajmowała się domem.
nie było jej lekko, naprawdę. Współczułem jej w niektórych momentach, że wszystko jest na jej głowie, a ja miałem 2 treningi dziennie. No, była cudowna, mam nadzieję, że dalej będzie dobrze. I córa będzie coraz większa i będzie łatwiej, będzie chodziła ze mną na treningi i będzie sobie statusiem podpatrywała techniki, a Eliza będzie mogła się spokojnie zająć domem. Dzięki.